W rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji zorganizowała wystawę Samorząd, Demokracja, Wolność. Ja, Ty, My równa się samorząd, którą można oglądać również w holu Starostwa Powiatowego w Polkowicach. No jest to, myślę, że bardzo ciekawy sposób upamiętnienia 25-lecia funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce. Przypomnę tylko, że 8 marca, 25 lat temu, Parlament Polski przyjął właśnie ustawę o jednostkach samorządu terytorialnego, o utworzeniu gmin w naszym kraju. I od tego czasu przemiany, które następują, następowały i myślę, że będą następowały, mają charakter ustawowy w świetle tejże właśnie ustawy. To, że później powstały powiaty samorządowe, to, że powstały województwa samorządowe, to jakby dalsza część kontynuacji tej reformy, która zaczęła się 25 lat temu. I wydaje mi się, że taka forma graficzna, fotograficzna, przypominająca zdarzenia pewne, które miały miejsca w różnych samorządach w przeciągu tych 25 lat, jest również doskonałym dowodem na to, aby pokazać, jak te przemiany przebiegały, jak Polska się zmienia dzięki istnieniu właśnie samorządowców. Wystawa przygotowana jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wystawa w starostwie jest w nieco mniejszym formacie niż ta, którą oglądać można w Warszawie, ale też Polkowice są jednym z niewielu miejsc, gdzie można ją zobaczyć już teraz. To zasługa bardzo dobrej współpracy naszych służb promocyjnych, naszego Wydziału Promocji z Kancelarią Pana Prezydenta i z pracownikami tejże kancelarii. Chcieliśmy pokazać, bo jednym z elementów tej wystawy są również fotografie z naszego obiektu. Także chcieliśmy pokazać również tą wystawę, czy część tej wystawy naszym mieszkańcom. Udało się w wyniku, tak jak już powiedziałem, bardzo dobrej współpracy z Kancelarią Pana Prezydenta, tą wystawę również od poniedziałku zaprezentować naszym mieszkańcom. Ta wystawa będzie prezentowana w Brukseli. Będzie można ją oglądać także w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie, a teraz już w Polkowicach. W związku z obchodami 25-lecia samorządu w Polsce, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyróżnił grono samorządowców odznaczeniami 25-lecia samorządu. W tym elitarnym gronie znalazł się starosta polkowicki Marek Tramś. Jest to wielki honor dla mnie, że mogłem się znaleźć w grupie samorządowców, czy w ogóle osób, które tym szczególnym wyróżnieniem zostały przez pana prezydenta 9 naznaczone i wyróżnione, bo jest to grupa naprawdę zaszczytnych osób, tych, którzy zmieniali tą polską rzeczywistość przez ten okres 25 lat. I można powiedzieć, że jest to taka swoista elita samorządowa i bycie dla mnie jako starosty powiatu polkowickiego w tym gronie to naprawdę ogromne wyróżnienie, ogromny honor. Reforma samorządowa ma dla każdego obywatela Polski duże znaczenie i wpływ na jego codzienne życie. Dla Polkowic oznacza wprost prawdziwą rewolucję, która doprowadziła nasze miasto do wielkiego rozkwitu, a w konsekwencji też do powstania powiatu polkowickiego. To także ta konsekwencja reformy samorządowej jest oczywista dla starosty polkowickiego. Rok 99 jest tą datą, która wpisuje się w kalendarz mojego całego życia i prywatnego, i zawodowego do tej pory, i społecznego, i wszelkiego innego, ale wydarzenia, które rozpoczęły ten proces, miały miejsce o wiele wcześniej, kiedy właśnie powstała taka jednostka jak gmina, kiedy te gminy otrzymały możliwość samofinansowania się poprzez utrzymanie dochodów, które na ich terenie zostały wypracowywane. To właśnie wtedy, w 1992 roku, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowano, że Polkowice mogły osiągać tak wysokie i znakomite finanse, jakie mają dotychczas i można było rozpocząć tak przepiękny rozwój tego regionu. Wystawa dostępna jest dla każdego i znajduje się w holu starostwa na pierwszym piętrze.